łzy. Zadysłaje Jasinkowi na łozy. Zadysłaje Jasinkowi na łozy. Proszę Państwa, Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2020, 12 edycja, uważamy za otwarte. Organizatorzy Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego nie zwalniają tempa. W 2020 roku ponad 200 wystawców chwaliło się tym, co najlepsze pod względem turystyki i kulinariów w Polsce oraz poza jej granicami. Coraz większe targi, coraz większe zainteresowani, to nie tylko wystawcy, ale i również osoby, które odwiedzają. Organizatorzy targów po raz kolejny wręczyli kryształowe orły. Nagrody dla podmiotów turystycznych przyznane zostały w trzech kategoriach: atrakcja turystyczna, produkt regionalny oraz wydarzenie cykliczne. W tym roku statuetkę odebrał m.in. przedstawiciel Centrum Nauki Keplera. Jest to dla nas na pewno spore wyróżnienie. Myślę, że Centrum Nauki Keplera tworzy markę, potencjał turystyczny miasta Zielona Góra i pewnie całego regionu. Nasza działalność również wpisuje się, jeżeli chodzi o zakres, w turystykę, w rozwój branży turystycznej naszego miasta. Staramy się robić to dobrze. Mam nadzieję, że ta nagroda jest tego dowodem, a cały czas rozwijamy się i dążymy do tego, żeby nasz produkt był coraz lepszy. Za najlepszą imprezę cykliczną Kapituła uznała Festiwal Śląskich Smaków. No, każda nagroda przede wszystkim bardzo cieszy i potwierdza to, że to, co robimy, robimy chyba dobrze. Jeśli w ocenie jury spotkało się to z oceną pozytywną, entuzjazmem, no i przyznano właśnie nam tą nagrodę. Nagrodę dostał Festiwal Śląskie Smaki jako impreza cykliczna. W tym roku, w 2020, odbędzie się po raz 15. Serdecznie zapraszam już dziś, 21 czerwca, do Pałacu w Koszęcinie. Doceniony został także browar Profesja, znajdujący się na dolnośląskim szlaku piwa i wina. Razem z winiarzami spotkaliśmy się przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Udało nam się tę inicjatywę zapoczątkować, sfinansować część pierwszą tego szlaku, czyli oznakowanie, mapki, stronę internetową. Nas ci, Jasiu, te luzem, gdzie ci się dobrze spać. Przyjdzie z tymi jutro rano za te luzę dziękować. Przyjdzie z tymi jutro rano za te luzę dziękować. Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego to wielobarwne wydarzenie skupiające wiele kultur w jednym miejscu. Śpiewająco serce uczestników próbowały podbić Beskidy. Główną ideą było to, aby początkowo, jak rozwijaliśmy targi, aby każdy mógł przyjść i poznać ofertę danego regionu i poczuć się, jakby spędzał wakacje w danym momencie, będąc przez chwilę na targach, poczuć ten klimat, ten smak, poznać ludzi, porozmawiać z nimi w ich języku, spróbować ich potraw. Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki, to jest jeden z największych obiektów pogórniczych tego typu w Europie. Próbujemy historię naszego miasta, ale też wydobycia węgla. Sięga ono XVI wieku, ponad 500 lat historii i tradycji. I na naszym obiekcie możemy się zapoznać z pracą górnika, zobaczyć, gdzie się mył, gdzie się przebierał, jaki sprzęt musiał pobrać, czym pracował. Swoją ofertę prezentowały także miasta, gminy, wsie i powiaty. To zainteresowanie, które w tej chwili jest Karkonoszami i naszymi okolicami, to jest naprawdę ogromne. A chcąc uciec od zgiełku na miejsce wypoczynku coraz częściej, wybierana jest także polska wieś. Polska wieś dzisiaj to jest wiele atrakcji. To są miejsca, gdzie możemy spędzić czas z rodziną, gdzie możemy rzeczywiście powiedzieć dzieciom, że tu nie ma zasięgu Wi-Fi, więc w związku z tym pora jest pograć może w karty, albo porozmawiać, albo pograć w arcady, nauczyć ich tego, co sami robiliśmy kiedyś. No ale oczywiście to są takie regiony również, w których też jest tak naprawdę wszystko, czyli jest pełna infrastruktura, są i trasy rowerowe, więc tak naprawdę, jeżeli Pani pyta o polską wieś, to jest bardzo różnorodna. Jest zarówno takie miejsca, które możemy zaszyć się w głuszach, możemy korzystać właśnie z tej ciszy i uroku w polskiej wsi, jak również możemy korzystać z pewnej cywilizacji.
trakcie międzynarodowych targów turystyki i czasu wolnego odbyły się dwa festiwale podróżników i kulinarne. Chcemy zachęcić ludzi do podróży kulinarnych, do tego, żeby smakowali regiony. Chcemy ich zachęcić do tego, żeby poznawali regionalną kulturę poprzez smaki. Przez te trzy dni będziemy mieli taki przekrój całościowy gastronomii. Od kolebki, od bazy takiej, po to, co nie boję się zaryzykować, to dopiero przed nami, czyli sięgamy przyszłości. I to jest fajne. I uważam, że targi turystyczne są idealnym miejscem do tego, żeby tą gastronomię pokazywać. Dzisiaj szykujemy właśnie kaczuszkę metodą sous vide z sosem na bazie czerwonego wina z winnicy Jaworek, z dodatkiem rajskich jabłek, czarnego bzu. Do tego wykorzystaliśmy jeszcze dynię piżmową z pomarańczą w formie pire. Tutaj mamy chipsy z kukurydzy i taki puder spalonych ziół oraz warzyw. Testujemy teraz tą pyszną kaczkę wykonaną przez szefa Radosława. Palce i zać. Zobaczymy, co na to nasz operator. Turystyka jest międzynarodowa, to znaczy musi być i kuchnia międzynarodowa. Ja uważam, że turystyka zaczyna z brzuchem. Jak niedobrze jest, to nic nie daje ani słońca, ani ładny hotel, ładne plaże. To jest podstawowe rzeczy. 67% cały świat, ludzie wybierają destynację od kuchni. Grecka kuchnia jest prosta, smaczna, możemy codziennie próbować. Baza jest świeże produkty, warzywa, owoce morza, mięso też jemy. Wegetariancy też mamy, na wegan też mamy, tylko kwestia jest, w jaki sposób to robisz. To jest ważne. Uczestnicy targów mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o różnych zakątkach świata. Andaluzja, oryginalne hiszpańskie oliwki, takie domowej roboty, takie, które się kupuje na miejscowych bazarkach, będąc na wakacjach i krążąc po miejscowych bazarach. I stare kamieniczka, prawdziwy smak Hiszpanii. Nie tylko pokazujemy atrakcje Dolnego Śląska, żeby turyści przyjechali do nas, ale też mówimy o możliwościach dobrego spędzenia czasu przez Dolnoślązaków. Są biura turystyczne z Grecji, Chorwacji, Adżarii. Regiony partnerskie jak Gruzja, jak Czechy oraz kraje dalsze. Także Armenia, Chorwacja, Słowenia. Dlaczego warto odwiedzić Armenię? No to właśnie to jest pytanie naszego konkursu na tych targach turystycznych, bo to jest wspaniały kraj. Armenia to jest kraina jak z bajki. Kraj gościnności, kraj historii, starożytny kraj z bogatą historią, przepysznym jedzeniem. Więc warto, na pewno. Warto i warto teraz, dopóki nie mamy takich tłumów turystów. My przyjechaliśmy dokładnie z miasta Hori Soboslu. Miasto Hori Soboslu znajduje się na wschodzie Węgier, 730 km odległości od Wrocławia, w miarę blisko. A dlaczego warto za rok odwiedzić Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego, to pytaliśmy samych uczestników. Tak, tutaj przyciąga. Myślę, że stoiska, nawet tutaj mamy z naszego rodzinnego miasta, jakby możemy dowiedzieć się zupełnie innych rzeczy. No i poznać tak naprawdę turystykę od każdej strony. Z Cieszyna. Bytomia do Wrocławia na targi, jak Wam się podoba? Bardzo fajnie. Myślę, że dowiedzieliście. No dowiedziałyśmy się dużo ciekawych rzeczy o krajach, o obozach i... No w Śląsku chyba też więcej. Tak. Tak, myślę, że tak. Jeszcze dzisiaj będziemy zwiedzać, także... Będziecie kiedyś na Dolny Śląsk? Myślę, że tak. Widzę, że Państwo poszukują ciekawostek. Tak, szukamy inspiracji na wakacje. No przede wszystkim poznajemy właściwie Polskę, miasta. To we Wrocławiu jest taka kumulacja dzisiaj, prawda? Tak, dużo ludzi jest. Polecacie te targi? Tak. Byliśmy już w Berlinie, w Katowicach i teraz jesteśmy we Wrocławiu. Tym z Państwa, którym nie udało się odwiedzić Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego organizowanych we Wrocławiu, zachęcamy do uczestnictwa. Za rok.